Przyjrzyj się następującej sytuacji. Wybieram spoty i zapalam na 100%. Widzę preset red, który zawiera dane globalne i selektywne. Przywołuję ten preset i widzę, że pierwsze i drugie urządzenie mają inne wartości. Urządzenie pierwsze i drugie ma zapisane wartości selektywne. Pozostałe urządzenia mają globalne wartości. Red 100, reszta na 0. Czyszczę programer wybieram trzecie urządzenie chcę zaktualizować kolor globalnie za pomocą jednego urządzenia przywołuję preset widzę kolor czerwony i chcę dodać odrobinę zieleni uzyskując kolor zbliżony do barwy amber wciskam przycisk store wybieram preset i wybieram tryb Global. Chcę zadejtować dane globalne. Wybieram merch. Preset posiada nadal tryby Global i Selective. Wybieram Spoty. Zapalam na 100%. Widzę, że dane selektywne nadal są w presecie. Urządzenie 1 i 2 nadal mają selektywne dane. Pozostałe urządzenia mają zaktualizowane wartości. Oznacza to, że aktualizowanie presetu w trybie Global pozostawia wartości selektywne niezmienione. Być może jednak chcesz pozbyć się wartości selektywnych z pierwszych dwóch urządzeń. Czyszczę programer i chcę użyć urządzenia 3 do zdefiniowania wartości globalnej dla presetu. Wybieram urządzenie, zapalam na full, wybieram preset. To powinna być globalna wartość dla wszystkich urządzeń tego typu. Wciskam Store, wybieram Preset i jako tryb zapisu wybieram Force Global. Wymuszam zapis globalnej wartości dla wszystkich urządzeń danego typu w presecie. Wybieram Merch. Natychmiast możesz zauważyć, że wartości selektywne zniknęły. Wybieram urządzenia. Preset. I od razu widzisz, że wszystkie urządzenia mają tą samą wartość, czyli globalną wartość z urządzenia numer 3. Oznacza to, że Force Global kasuje wszystkie dane selektywne dla danego typu urządzenia i za pomocą jednego urządzenia możesz zupdate'ować preset ponownie.